Rafał Jackiewicz, uczestnik gali MMA VIP. Dobry wieczór. Kapuśniak. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Jak kapuśniak? Słyszałeś? Andrzej, było hasło kapuśniak. Uwaga, stop pomówieniu. Nie, mi bardziej chodziło o taki dawny film. Wiem, że kapuś, a dobra. Tam jeden z bohaterów tak się pomówił. Żarcie. Właśnie o ten film mi chodziło. Ale słuchaj, mam inne pytanie do ciebie. Masz zmienionego przeciwnika. Miałeś walczyć w Formule MMA z Krychą. Będziesz walczył w boksie z Kazikiem, Klimatem, Kartelem. Tak, Kazimiera, kurna, Łobuziara, tak, 18.02. Posłuchaj, różnica warunków na jego korzyść, ale na twoją stronę doświadczenie. Nie, na moją korzyść rozum. Na swoją korzyść co? Rozum. A co kurwa ty? Nie usłyszałem, bo... Dawaj, dobra, ty kurwa. Posłuchaj, jak do tej walki ogólnie podchodzisz? Łatwa przeprawa, trudna, jak go oceniasz? Nie, no to zawsze jest, wiesz, taki duży ham, wiesz, gdzieś tam machnie ręką, kurde, może gdzieś tam przejdzie coś. To wiesz, nigdy nie wiadomo, to jest walka, tu się wszystko może zdarzyć, jednak nie przewiduję. W pierwszej wersji miałeś walczyć w MMA, czy robiłeś jakieś treningi pod MMA, czy jednak stójeczka cały czas? No właśnie fajnie, bo nie robiłem nic w MMA, tak naprawdę zrobiłem tam może ze 3-4 treningi gdzieś tam w Gdańsku, potem tylko kopałem i tylko boksowałem, także na szczęście gdzieś tam miejscowce wyszło dobrze. Czyli ta zamiana przeciwnika na twoją korzyść uważasz? Na moją korzyść, dlatego że nie byłem na walkę MMA zaraz przygotowany. To się wita z Jackiewiczem i Żuromskim, to frajer. Także widać, że humory dopisują. To co, żeby te humory, mimo tej całej atmosfery, która teraz panuje na świecie, jednak pozostały dzisiaj, jutro. Tak, kurwa, jebać COVID i sypionki. Słuchaj, czekamy na ważenie, czekamy na galę. Wszystkiego dobrego. Ja nie piję, także się nie zważę.